Cześć, to ja Andrzej. Jestem na prezentacji KTM 790 Duke i jeszcze nie mam nic do powiedzenia na jego temat, ponieważ jak na razie zrobiliśmy tylko mały terror miasta. A teraz jesteśmy na torze wyścigowym i teraz będę zbierał wszystkie informacje, jak dokładnie ten motocykl działa. To, co mogę powiedzieć na razie, to powiem tak, Duke wraca, bo 2009, Miro, 2009 był ten Duke z lampami. 2008. Tak, no to 2008. Dobra, wiecie, o który mi chodzi. To było prawie 10 lat temu. Kosmiczny motocykl z kosmicznymi osiągami. Później ten motocykl był tak wygładzany, aż w końcu stał się dla mnie trochę taki bezjajeczny i wcale nie sprawiał mi tyle frajdy. Ten ma ten charakter Duke'a sprzed 10 lat. Pod manetą jest dziko, jest chętny do zabawy w każdy możliwy sposób. Czy to będzie na tylnym kole, czy to będzie na przednim kole, czy to będzie bardzo szybka jazda. Zobaczymy, czy równie szybko będzie dało się jeździć po torze, ponieważ jak na razie jest to Duke wersji bazowej, czyli bez regulacji zawieszenia, której więc w sumie nie mamy czym kręcić, nie mamy czego popsuć. Ale już mamy radialną pompę, radialne zaciski hamulcowe. No i zobaczymy, jak to się sprawuje. Znam relację z tego wkrótce. Idę jeździć.